Inwestycje drogowe są na pewno strategiczne z punktu widzenia kraju. Łatwiejszy dojazd do wielu punktów w kraju, szybszy, jest bardziej efektywny dla całej gospodarki, prawda? Czyli rozwinięta infrastruktura. Mówimy dzisiaj dużo o infrastrukturze drogowej, ale mówimy także o infrastrukturze kolejowej, która również pochłania bardzo duże środki finansowe. Podkreślamy to zawsze, że są to środki finansowe z Unii Europejskiej, ale oczywiście przy też odpowiednim udziale środków krajowych, bo nigdy nie jest tak, że w 100% są to środki spoza kraju, tak? Zawsze jest jakiś udział środków krajowych. Jak zabezpieczamy interes zamawiającego? Zamawiający jest w takiej sytuacji, że dysponuje tymi środkami, ale z drugiej strony w określonych terminach, w pewnym reżimie czasowym musi dopilnować tego, żeby inwestycja została skończona, żeby rozliczyć środki, szczególnie jeżeli to są właśnie środki unijne. To jest pewien harmonogram rozliczenia takiej inwestycji, w związku z tym musi dopilnować, żeby inwestycja została na czas wykonana. Gwarancje ubezpieczeniowe są jednym z takich instrumentów, myślę, że najpopularniejszym na rynku, na równych prawach z gwarancjami bankowymi, także czasami są składane zabezpieczenia w innej formie niż gwarancja. Na przykład kaucji pieniężnej, no ale wszyscy mamy tego świadomość, że wykorzystywanie środków pieniężnych do zabezpieczania w formie kaucji jest zupełnie nieefektywne, bo te środki powinny pracować, powinny być wykorzystywane przez przedsiębiorców do prowadzenia bieżącej działalności. Także gwarancje ubezpieczeniowe zastępują pieniądz, są substytutem pieniądza. Takie zabezpieczenia jak gwarancje finansowe są bardzo ważne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Pokazują i poprawiają wiarygodność takiego podmiotu w oczach całego rynku. Firmy, które korzystają na stałe z gwarancji, mają wiele linii gwarancyjnych, bo zwykle tak jest, że duże firmy czy średnie korzystają z wielu linii gwarancyjnych w firmach ubezpieczeniowych czy bankach właśnie po to, między innymi, żeby móc rozwijać swoją działalność, żeby startować w kolejnych przetargach. Mówimy tu o kilku rodzajach gwarancji kontraktowych, poczynając od zabezpieczenia wadium, poprzez należyte wykonanie, usunięcie usterek czy zwroty zaliczki. Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu w formie gwarancji ubezpieczeniowych, to o zapewnieniu sobie takiej linii gwarancyjnej w zakładzie ubezpieczeń, czy w banku, czy linii kredytowej w banku, należy odpowiednio wcześniej zadbać o to, żeby taki instrument mieć. Zdarza się w procesie inwestycyjnym, że firmy wykonują kontrakt, ale zdarza się, że jakieś nieprzewidziane okoliczności, czy może pewne trudności, opóźnienia, wówczas negocjuje z zamawiającym przesunięcie terminów, a zamawiający nie zawsze jest taki elastyczny. Wówczas ma prawo, tak jak mówiłem wcześniej, skorzystać z zabezpieczenia w formie gwarancji, złożyć roszczenie. Natomiast przedsiębiorca tak naprawdę może bronić się w sposób formalny tylko w jednej formie przed takim roszczeniem, jeżeli uznaje, że ono jest niezasadne, prawda? Bo o takiej sytuacji mówimy, to może się bronić tak naprawdę tylko w jeden sposób. Składając do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczeń z gwarancji i no, zwykle w sądach 2 do 3 tygodni trwa rozpatrzenie takiego wniosku. Trzeba mieć też świadomość, że po złożeniu takiego wniosku i otrzymaniu postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń, w terminie 2 tygodni musi być złożony pozew sądowy i to jest taki no, to następny krok, czyli już wtedy wchodzimy na grunt prawa cywilnego.